Dobra, co by tu opitolić na szybko? Kurde, przecież na tą konsolę nie mam prawie żadnych gier. Wiem. Medal of Honor. Wybieram cię. To, że Medal of Honor jest świetną serią gier, którą znać nie tyle należy, co trzeba, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Obie części na szaraczka, Allied Assault na blaszaka, Szturm na Europę czy na Pacyfik. Same świetne gry. Jednak co z bohaterem dzisiejszej recenzji? Owszem, jest on dobrze znany. Z jednej strony dlatego, iż był jedną z pierwszych intensywnie reklamowanych w telewizji polskiej gier. Tak, ja pamiętam, jak się zachwycałem, że normalnie w telewizorni pomiędzy jakimiś tam dupnymi programami reklamowali tą właśnie grę. Wow! Drugi z powodów, dla których do dzisiaj wspominamy tą grę, jest jej tematyka. Pierwszy raz zwiedziliśmy teatr działań na Pacyfiku. Walczyliśmy z Japońcami, broniliśmy Pearl Harbor, penetrowaliśmy dżunglę, obawiając się ataku z zaskoczenia w każdej chwili i z każdej strony. To była nowość w tamtych czasach. Zwykle w innych grach o tematyce II wojny światowej walczyło się w Normandii, czasem dla urozmaicenia w Rosji lub Afryce. Okej, ale czy poza tym faktycznie warto pamiętać tą grę? Czy jest ona tak dobra? Nie, niestety nie. I przyznaję to z bólem serca jako fan Medal of Honor numer 1. Ta część tej świetnej serii zdecydowanie nie jest dobra. Nie jest też kiepska, ale bycie taką sobie meh strzelanką to nie to, czego powinno się oczekiwać po tej marce w latach jej świetności, prawda? Wszystko w Rising Sun jest takie sobie. Strzelanie jest takie sobie. Poziomy są takie sobie. Grafika jest czasami śliczna, tak jak w tej scenie, gdzie widzimy kapitalne efekty cząsteczkowe, ale ogólnie jest taka sobie. Totalnie nie rozumiem, czemu gra ta śmiga na Unreal Engine zamiast na silniku Quake'a 3. Przecież szósta generacja konsol świetnie sobie radziła z tą technologią. Ale to tak na marginesie. Muzyka jest świetna, nie tak dobra jak za czasów pana Gyashino, aczkolwiek nowy kompozytor zdecydowanie daje radę. Ale sztuczna inteligencja ssie. Wrogowie nie zawsze nas widzą, gdy stoimy przed nimi, podczas walki stoją jak słupy soli i dają się wystrzeliwać. Nasi sojusznicy biegają w kółko jak pies za swoim ogonem i taka jest cała ta gra. Wszystko jest meh, a jeśli coś jest dobre, to co innego jest zjebane, by zachować status quo. Medal of Honor Rising Sun zdecydowanie nie jest niegrywalny. Najzwyczajniej w świecie nie wciąga, nie bawi tak jak powinien. Owszem, przyjdziemy go raz, ale jakoś nie widzę, by ktokolwiek próbował drugiego podejścia. A jeśli tak, to wątpię, że wytrwa do samego końca tej przygody. Ja wielokrotnie ukończyłem wszelkie inne części tej serii. A to dwa razy. Przy czym ten drugi miał służyć nagraniu tego materiału. I strasznie się przy tym męczyłem. Ale tak źle wcale nie musiało być. Nie tak wiele trzeba, by ta gra była tak dobra jak każdy inny Medal of Honor szóstej generacji konsol. Po pierwsze i najważniejsze. Strzelanie powinno być przyjemniejsze. Nie przesadzę w najmniejszym stopniu, twierdząc, że wybijanie Niemców na pierwszym PlayStation było przyjemniejsze. Gry te były bardziej responsywne, bronie miały lepsze odgłosy wystrzałów i jakoś tak wydawało się, iż kopały po prostu mocniej. W Rising Sun nawet snajperka potrzebuje czasem trzech trafień, by Japoniec wywinął w końcu kozła. Po drugie. Różnorodność misji. Wszystkie w Rising Sun wydają się takie same, a i poziomy wyglądają bliźniaczo. Jedyna bardziej unikatowa polega na przekradnięciu się przez miasto, zdobycie munduru niemieckiego oficera i dostanie się do hotelu na spotkanie z oficerami japońskiej armii imperialnej. Ale nawet ta misja jest zwalona pod tym względem, że nie dość, iż nie poniesiemy kary za to, że damy się wykryć, to tak czy inaczej skrypt prędzej czy później sprawi, że Japońcy będą wiedzieć, gdzie i kim jesteśmy, więc wrócimy do niezbyt udanego strzelania. Po trzecie. Graficznie powinno być bardziej różnorodnie. Kolory bardziej jaskrawe. Często narzekam, że dzisiejsze gry są zbyt szaro-brązowe. Ale ta wyprzedziła swoją epokę i tak jak trzeci Deus Ex, wygląda jakby ktoś naszczał na telewizor. Każdy poziom wygląda żółto i pastelowo. Nawet dżungla zamiast zielona jest żółto-zielona. Jak sraka niemowlaka. Czekajcie no chwilunie. Ta gra jest żółta, strzelamy w niej do Japońców, których Jankiesi nazywali żółtkami. Ta gra jest rasistowska! Here we are seeing Japanese King of SWAT. Po czwarte, Japończycy serio powinni zacząć oglądać nieco Indiana Jones.
Podsumowując, Medal of Honor Rising Sun nie jest złą grą, ani też dobrą. Każdy fan strzelanek w klimatach wojennych może ją przejść raz z ciekawości. Nie jest to gra długa, ale możliwość zabawy w koopie może nieco osłodzić gorycz przeciętności tego produktu. A i właśnie, nie jest to gra nudna. Tego powiedzieć nie mogę. Po prostu jest do bólu meh. A co wy sądzicie o tej grze? Jakie macie z nią wspomnienia? Podzielcie się nimi w komentarzach. Tą oto recenzją kończy rok 2017. Następnym razem spotkamy się w nowym roku. 2018, jakby ktoś nie wiedział. O Yasumi Nasai, państwu!